No. Cześć, czołem. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z Hates of Fire. Słuchajcie, mamy dla mnie sobotni poranek. Dziewczynki moje piękne jeszcze sobie śpią, a ja się obudziłem wcześniej i postanowiłem nagrać Wam coś. I padło właśnie na tą wspaniałą gierkę. Słuchajcie, jestem głodny, gdyż biorę antybiotyki jeszcze na to zapalenie gardła. I generalnie jestem zły, jak to każe facet głodny, facet zły, to wszystko w normie. Ale mam nadzieję, że jakoś nam się uda wytrzymać tą sytuację. Robię, jak widzicie, na razie czołgi, bo to jest ważne. No mamy, jak widzicie, problemy delikatne. Ale mam nadzieję, że jakoś do tego dojdziemy. O, niech będzie tak, na zielonym uruchomiał trzy linie, bo tych czołgów będę teraz potrzebował dosyć dużo, słuchajcie. Robią się cztery dywizje, ale już ich nie będę wyjmował, już się wyszkolą maksymalnie. No chyba, że będzie jakaś dramatyczna na tym froncie południowym sytuacja. Tutaj dosyć mocno nacierają nasi przyjaciele, ale jakoś się chyba powinno udać otrzymać. Większy problem jest na górze, słuchajcie, ja nie wiem, co z nim zrobić, bo teraz zobacz, te fronty mi się rozdzielą i znowu mi się wydłużą. Ja tak dotąd mogę, podejrzewam, spokojnie dojść do Mińska, natomiast czy uda nam się sprzować tą Moskwę bez frontu na północy reszty aliantów? Nie wiem. Może być dosyć ciężko, no ale spróbujmy. Plan był taki na odcięcie tych regionów. Zobaczmy, czy się da to zrobić. A was tak puścimy. Ale teraz powinni to przepuszować w miarę możliwości swoich skromnych. No bo takie grzybki się proszą o to, żeby je spuszować, nie? I się wbili w nie klinem. Ty zostań. Tutaj jak to wygląda? Oj, też się nie uda. Nie ma co atakować. Lepiej się w takim układzie brońcie. Tu cię spróbujemy wbić. I teraz was proszę o marsz na górę. O tak, w ten sposób. Wtedy te kilka dywizji może odetniemy. Będzie lepiej. Wolne fabryki? Jak? A musieliśmy zdobyć jakieś. No dobra. To robimy tak. Nasza ekonomia płacze. Ale nie chcę jeszcze tego metalu ściągać. Poczekajcie, tutaj miałem produkować, jak dobrze pamiętam, jakąś ropę. Zróbmy tak za dwie, niech się produkują. Zobaczcie. Dokładnie. Atakują. To zamknijcie tylko, proszę. To jest dosyć duża ilość tych wrogich dywizji. Ale musi się udać, słuchajcie. Wtedy tymi dywizjami tu puszujemy. A tymi
tutaj i zamykamy już jakąś część ich armii. Chyba się udało. Kawałek puśnięcia poszedł. O, lepsza artyleria. Wspaniała wiadomość. Ulepszamy. Róbmy pauzę. Czyli artylerię mamy już na maksa zrobioną. Tutaj nic dobrego nie wymyślimy. Wojsk gotowych nie robimy. Przemysł. Puśćmy, lecimy dalej. Niech oni znowu teraz się ustawią do ataku. A i te desanty, zobaczcie, to co się dzieje, już się Rosjanie zniszczyli, także będzie nam ciężej puszować. Dobrze, oni teraz się rozstawią. I potem tutaj spuszujemy. Do Lwowa jakoś. Jak u was? Dywizje czołgowe są bez opatrzenia. Ja nie postawię na terenach Bułgarii rzeczy, więc to musi tak być niestety. Niech oni się ustawią. No mam dużo punktów siły politycznej, ale ja z tym nic nie zrobię. Po Bogu już nie zwiększę. Ograniczony eksport. Gospodarka wojenna. Mogę dać jeszcze to. A zróbmy tak. Gospodarka. Pełna mobilizacja. To nam może pomóc. Przepraszam, kochani. Mamy podmiankę sprzętu. Teraz wolę dwa razy sprawdzać, nie? Dobra. Przepraszam, fobię już mam. Dobra. Armie się przygotowały. Mniej więcej. Na Lwów. Proszę zrobić puszu na Lwów. Na górze jakieś pusze. Nagroda. Tutaj nic nie robimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hiszpania jest aliantem, to ciekawe.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie puszło. Jeszcze jest brześć do zdobycia. O kurde. Patrzcie, co zrobiłem. Potraca armię. Lekki czołg. Jeszcze zwolnię czas. Dobra, czekajcie. Pauza. Nie jest dobrze. Lepsze czołgi. Badania. Co ty mi dajesz? 8, a ty mi dasz 9. Lekkie. Dobra, widzę, co pójdźmy w te lekkie czołgi. Muszę dołożyć jeszcze dwie dywizje czołgów. Dobra. To coś się udało tutaj. Tu przejdźcie. Poszerzymy ten front. Olać to Grodno. Tutaj odetchnął. Tutaj trzeba zamknąć kociołek i potem do granicy dojść. Dobrze, to są przepięci. Tą rumuńską zamkniemy. Dobra. Teraz te dywizje powinny te wesprzeć w natarciu. Aby zamkniemy kolejny kociołek. Potem tutaj dojdziemy do granicy tymi dywizjami. W ten sposób. O 14 dywizji w życiu. Tutaj trzeba się połączyć. To nie jest duży kocioł, to jest tam tylko 6 dywizji, ale to zawsze coś.
Tu trzeba by przejść na Lwów. Dobra, jest kociołek. Zamknij tą dywizję. A wy możecie na dół zaatakować. Dobra, jakoś to się posuwa. Teraz musimy uspokoić tą sytuację. Są odcięci już. Ten klin jest. Myślę, że tutaj musicie wejść. Kowno, Wilno. Wyzwalamy Bałtów, słuchajcie, ale taki jestem głodny. No nie wiem, czy wam już mówiłem, czy nie. No jestem na antybiotyku, generalnie muszę go wziąć godzinę przed jedzeniem, więc jestem masakrycznie głodny. I muszę czekać. Dobra, te dywizje odcięte. Powoli się posuwamy. Myślałem, że szybciej mi to będzie szło. Czego mi brakuje ropy? A ta moja kopa się buduje? Którą mówiłem, że będę budował? A to wolno idzie. No dobra. Wolno idzie, ale idzie. Możemy na sam dół udać. Dobra, to jest. To gniazdko rozkoszy, bardzo dobrze. Ale będziemy mogli stąd ruszyć na górę. I to będzie dobiegało ambitnego. A, to nawet jest desant. Trzeba by to wykorzystać. Oni są bez progu, zaraz padną. Niech się zbiorą moje jednostki do planów. Tu się aż prosi o pusza. Spróbujmy. Niech to wojsko dojdą. Chwilę może nie wybrzmiałem wolne samoloty. Ale ich nie wstawiam, bo mi szkoda manpowera. Mogę też zmniejszyć ilość produkowanych konwojów, myślę, do jednego. Tu damy taki puszyk jeszcze? Bo może głupie. Patrzcie, bierzemy te dywizje wszystkie. I tu puszujemy. Jak idzie? Przepychamy. Pomóż. O. Oni powinni przepuszować. Te się nie zebrały jeszcze. Teraz zróbmy inaczej. To weźmy tę dywizję w takim razie. Na Kowno.
Jestem ciekawy, jak to pójdzie. Dobra, do planu, zapraszam. Południe się trzyma. A, potem trochę zdobyli, te są przy porcie. Ale jakoś to się trzyma. Nie puszczą nas dalej, więc okej jest. Jest zdobyte kowno. Lwów, przepraszam. Ale ja chciałem aż tutaj was odciąć. Lepiej tutaj zrobić kociołek. Po kawałku. Dobra, jak na górze. Jeszcze przebijają się po tej linii. Tutaj nie ma sensu, a tutaj też nie ma sensu. Górą weszło. Trzeba tak, trzeba tą górą zrobić. Nie tędy, a tutaj, o. Tutaj za dużo było dywizji. Dobrze, i tędy. Tutaj jakie są odwroty, widzę, strategiczne. Więc spróbujmy tak też zrobić. Tego się nie spodziewali. Do szpicy, do szpicy. Na kowno. Na południu. Tu będzie jeden kociołek, a tu się staramy o drugi. Nie będzie jakoś mega dużo dywizji, ale zawsze coś, słuchajcie. Ty też, panie Kale, zapraszam. Tutaj albo nie. Czas zrobić to kowno. Tutaj co mamy? Dobra, więc trzeba to zamknąć.
Dobra, na górze. Bardzo dobrze. Kofna będzie przyczółkiem, tak? O kurczaki. Jest kowno. Dobra. Potem tutaj będzie łatwiej potem dojechać. Trzeba teraz pozamykać te kociołki. Jest sporo dywizji utopionych na południu. Dobra, już tutaj jest sporo wojska, utrzymamy się na pewno. Możemy popuszować. Czołgi nasze są tutaj, pięknie. O to chodziło. Te 8 dywizji, jak poszły, a zamkniemy te 11 dywizji, to będzie piękne. Na górze. Też ich sporo jest. Możemy już to poustawić. No to chwilkę poczekaj. Najpierw zamkniemy dół. Jesteśmy już nie tak daleko od tego, żeby ten południowy front odciążyć. Który jakoś. O, korzystny plan? Wiecie co? Jak na południu jest korzystny plan. To dajmy ci jeszcze jakieś dwie dywizje pancerne. I go zrealizujesz. Jak jest korzystny? Powinno ci pójść łatwo. A potem tą dyszkę tutaj dobijemy. Jak tam, przyjaciele? Chodźcie. Sprawa jest. Tak, to możemy powagę kosztować, ale warto. No jadą na pozycję, no, cierpliwości. Zamykamy ten kociołek. 14 dywizji. Ale się bronią. Ale patrzcie, no są okopani, co prawda. Ale mam lepszego dowódcę. Alpinista, Gugal, leśnik, sztukmistrz. Mamy przewagi. A im się kończą surowce. Jest to bolesne, ja wiem o tym. Ale już się przebijamy przez nich powoli. Nawet będą dywizje odpadały pojedynczo. 6-9. Widzicie. O, i na górze też kociołek skończony. Pięknie. To jest teraz potem szli na Rygę. Dalej trochę się boję, bo to będzie skutkowało, wiecie czym, frontem. Wydłużeniem tego frontu. Najpierw chciałbym się zająć południem i potem dopiero będziemy mogli wtedy na Trzalmie ruszać. Dobra, co możemy poprawić? Doktryna chyba już jest na maksa. Nie, walimy na maksa. Błyskawiczną dominację, są tak mowe bonusy. O, skończone. To jest tyle tych planów, że ja nie kumam, które są moje, bez kitu.
Dobra, na południu plan. No, mówiąc szczerze, plan wasz jest. W tej chwili taki. Do niego się ustawcie. Na południu? Aha, już to nie jest na pozycji. Ponownie, to niech jedzie na tą pozycję. Bo chcemy jeszcze tutaj Rumunię pojechać. Jak wygląda nasza budowa? Właśnie, na minusowy, zobaczcie, przyrost w regionach przez ten pomór. No mam wszyscy dorośli. Nie, dziękuję. Matilda, średnie czołgi. Jak w Farmingu. Jak tfu, w World of Tanks. Pięknie. Oni się pogorszają. Oni też. A wy? Jeszcze nie dojechały na pozycję nasze czołgi. Zobaczymy, czy teraz będzie korzystny plan, bo to jest w sumie ciekawe. Cztery dywizje jeszcze potrzebuje pancernej, no i cztery się robią. No ale dobrze, to już będziemy robili w kolejnym odcinku. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, a teraz wybaczcie mi, ale ja muszę coś dobrego zjeść. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w najbliższym czasie. Papateczki. Papa, hej, cześć.